Dzień dobry, witam wszystkich hodowców. Chciałem tu zaprezentować kilkanaście gołębi do odsprzedania, co uchowałem po takich nowych nabytkach i to, co mi leciało w tym roku w lotach. Młode loty skończyłem na czwartym miejscu w oddziale żagań. W sekcji żagań skończyłem na drugim miejscu. I chciałbym zaprezentować te gołąbki. Tu jest taki połowy samczyk, albo samiczka będzie, wygląda. Ładnie złożony. To jest taki gołąbek o numerze 12696. On się wywodzi po synie bracie Budapeszta, Jurka Koźlika, po oryginale, a matka jest czerwoną Imbret 808 Karola Paszka po olimpijczyku. Jednego sobie chcę zostawić, dwa są po lotach. Następnym gołąbkiem to jest nakrapiany, młody, tegoroczny. Gołąbek o numerze 4296. On się wywodzi 4296. Po imbredzie Budapeszta, Jurka Koźlika, razy setka po ojcu, a po matce po wnuku brata Budapeszta. Też ładny gołąbek będzie. Też te gołąbki mi się spisały w tym roku. Zostało po lotach. Nowe nabytki od Jurka Koźlika. Troszkę uchowałem do odsprzedania. Tu jest niebieski gołąbek. Też to będzie samiczka. Stuprocentowa, widać. Gołąbek o numerze 1628. Gołąbek się wywodzi 1628. Po Vanenbele razy Shakira, też Jurka Koźlika, razy Imbret Baka 17 braci Łepuch. Też kupiłem po tej złotej parze dwa gołąbki od Marcel Albrecht. Dobrze mówię, Bak 17. No i chciałbym to odsprzedać. Zresztą w sekcji jest lotnik. Trzeci lotnik po tej parze. Tutaj fajny gołąbek też, niebieski. Gołąbek o numerze 1640. Ten gołąbek to się wywodzi po kanibalu razy kitel wnuczka z imbrydo, pardon, nie kanibalu, tylko pigbulu po szymlu, a samiczka kitel wnuczka po imbredzie 264 tego drapa. Co drap kupił tego 264, ja mam wnuczkę zimbrydowaną u siebie i to jest ten gołąbek. Pigbull razy kitel. Tutaj jest następny gołąbek nakrapiany. Ten jest spokojny. O, też jest na drugim piórze. Gołąbek też
Oni jak się rozbudowują na wiosnę, to są bardzo ładne gołębie, będą zdrowe. Poszczepione są gołąbek o numerze 15507. 507. Po imbredzie kanibala właśnie ten gołąbek i po wnuczce Wandelara od paterniaków Tomka z Opola. To jest matka jej, to jest 100% czysta Jansenka z linii Wandelar. To jest następny gołąbek nakrapiany. Też ładny będzie budowy. Gołąbek o numerze 3309 wywodzi się po wnuku czterech jedynek od braci Łepuch, a po matce, po prawnuczce kanibal też od braci Łepuch. Po oryginalnej Łepuchowej samicy, a tu już jest wnuk cztery jedynki. Tutaj jest czarny gołąbek. Też będzie ładna samiczka, widzę. Też mi te gołąbki zostały po lotach. Na drugim, trzecim piórze. Gołąbek o numerze 4268. I ten gołąbek się wywodzi 4268. 4260. Ten gołąbek się wywodzi bezpośrednio po murzynku Karola Paszka, ojciec czarny, a matka białolotka czarna już wychowana u mnie od Mariusza Chłopieckiego. No po lotach mi gołąbek, dwa gołąbki mam czarne przelotowane. Tutaj jest następny gołąbek nakrapiany. Też ładnej będzie budowy. Skrzydło ładne na czwartym piórze. Gołąbki są szczepione. Gołąbek o numerze 15538. 538. Pardon, 537. Przepraszam. Ten gołąbek to jest, się wywodzi po huryganie 51, po wnuku 1755 Mariusza Chłopieckiego, a po matce też hurygan 51, po wnuczce 1215. Zimbredowany gołąbek na hurygana 51. Tutaj następnym gołąbkiem też jest gołąbek też ładnej budowy. Szczecim, jak się nie mylę, to jest gołąbek 12688. Tak, to jest po ojcu Gaston Kasbor, a po matce, po wnuczce Diamond Porsche od Trójczaka, bo mam, posiadam samiczkę Diamond Porsche od Trójczaka i ten gołąbek już zauważyłem, że będzie miał trzeci pas. Mam po lotach też dwa i do rozpłodu sobie też zostawiłem, bo jajka wymieniałem. Też mógłbym go odsprzedać, nie wiem, czy to będzie samiczka, czy samczyk, ale ładnej budowy będzie też gołąbek. Tu następnym gołąbkiem, takimi łezkami na główce, ciemna samiczka, widać to będzie 100% samiczka. Samiczka o numerze 15505. 15505. Ona się wywodzi po ojcu, po imbredzie Szmaragd od Stasia Zagajewskiego.
posiada, a matka jego to jest szmaragd, a matka jest zimbrydowana Baka 17 Marcela Albrechta od łepuchów, samiczka, bo sparowałem tą całą parę dlatego na daleki dystans. No i tam też są gołąbki, bo uchowałem kilkanaście gołębi. Ona z barwą się w ojca wdała, bo ojciec jest ciemny, taki pstry. Tu jest następny gołąbek, ładnej budowy. To będzie samiczka, ciemna białolotka. Bystra. To jest samiczka o numerze 15540. 15540. Ona się wywodzi po Włosie z linii tam barona. To jest w krzyżówce. U mnie już wychowany ten wóz, nakrapiany. A matka to jest oryginalna Arden, Jan Arden z linii Doli. Matka jej posiada w sobie nawet tego Tarzana, słynnego rozpodowca. Będzie ładna samica. Następny gołąbek to jest biały. To już jest gołąbek. Też ładny, związany. O numerze 15520. To jest oryginalny, po oryginalnych klasensach z jednej strony i z drugiej strony klasens. Matka się wywodzi klasens od Merwena, ojciec od Baczyńskiego. Tu jest następny klasens. To będzie też samiczka. Ładna, związana. Już na... Jeszcze ma cztery lotki do rzucenia. Te gołąbki były pod worierą trzymane, bo uchowałem, już się nie załapały do lotów. Samiczka o numerze 4285. 4285 to jest po klasensie od Baczyńskiego samicy, co ma w sobie mewkę, 100% klasens, a ojciec jej jest Turbo Kim razy klasens z mewki od Arka Bittnera. Tu miałem na trzy wkładania, trzy konkursy i na czwartym locie samiczka właśnie z tej pary nie wróciła, a gniaździak jest samczyk z dwoma chyba konkursami czy z trzema też. Tu jest gołąbek szymel, 30 szymelek, glazer oko będzie miał. To jest gołąbek też fajnej budowy, dwa lotka wyrzucone. Gołąbek o numerze 3315. 33, 15. Jest, to jest pitbull. Po imbredzie z dwóch stron podwójny wnuk pitbulla. A matka to jest Ferrari od Karola Paszka od Grimme. I tutaj teraz piękne gołąbki. O. Włożony. Jeszcze ma dwa lotki rzucone, trzy. Glazer oko będzie miał. Wpada mu gołąbek połowy 74-19. 74-19 to jest po wosie i po samicce też wos, ale razy felo 40, klasens od krzyżówka. Ładny gołąbek.
będzie. No troszkę mam tych gołąbków już przelotowanych, starszych. Tutaj jest następny gołąbek z linii WOS. Też jest piękny gołąbek, będzie główka biała, dziób woskowaty. To będzie samczyk na pewno. Nie bój się. Też cztery lotki mam wrzucone już. Chyba. To jest gołąbek o numerze 7433. I to jest po wosach z dwóch stron, to jako na imbr tego starego wosa. 74. Piękny gołąb. Tutaj jest połowy gołąbek. Ten gołąbek to od razu mi przypomina. To jest o numerze 4225. Też ładnej budowy będzie związany. Dwa lotka ma rzucone. Będzie samczyk. 4225 i ten gołąbek 25 42 25 to jest gołąbek po całej parze marka Zająca Żar doktora Świdę, tak? Mam tego półowego starego od niego kupionego, to jest po tym półowym i po tej niebieskiej lotnicce, bo ona tam mu skrzydło zerwała. I też mam w piątce z ostatniego lotu mi gołąbek z tej linii siadł. No mam tych gołąbków, też już roczniaki u mnie się pokazały nawet dobrze i młódki. To jest piękny gołąb będzie. Tu jest gołąbek WOS następny, też pięknej budowy. Tylko rzuciły, bo to zimbrydowane te gołębie. Rzuciły przód, główkę białą, dziób włoskowaty, może za bardzo pokrewieństwo, czwarte lotko. Ładny gołąbek, 42, 49. To jest po wosie. To jest brat znów tego 33 i to albo będzie samiczka ta, bo tamten samczyk. Zobaczymy. Tutaj jest gołąbek czerwony. Też będzie ładnej budowy. Oko jak mu się wybarwi. To glazer, gołąbek na drugim piórze, jednego sobie chcę do rozpłodu zostawić, półowego, a gołąbek o numerze 12683, 683, on się wywodzi po imbredzie, 512 prangę tego słynnego rozpłodowca zimbrydowanego mam z dwóch stron, z dołu i z góry, a matka jego to się wywodzi po z linii olimpijskiej marka Czaski, ale to jest uchowany gołąbek, matka uchowana u Grzesia Buganika. To jest bardzo dobre gołębie mi ta para dała, bo tam po locie też na 2-1, bo to późno były parowane. Ale zobaczymy, co to będzie. To z linii olimpijskiej gołębi jest. Chciałem. Będzie ładny gołąbek. Też WOS. To jest gołąbek. Posiadam w rozpłodzie, jak już mówiłem, pokazywałem w wcześniejszych filmach, syna Golda WOSa. To jest po tym synie u mnie wychowany gołąbek. To jest o numerze 4252. To będzie samczyk, bo mam już i roczne w rozpłodzie. Po nim sobie
zostawiłem 2-3 i on był krzyżowany na kilka samic i matka jego 42-52. Matka jego to jest samiczka niebieska, Marfella Budy, Buli, olimpijka w kategorii A, wnuczkę ma od paterniaków Tomka i Petryszyna. No zobaczymy, na olimpiadę go parowałem w tym roku, to tam jest jeden gołąb też po lotach. Po tej parze został, no i tego późnego samczyka chciałem sobie odsprzedać, a samiczkę zostawię do rozpłodu. Tu jest ładna samiczka, będzie. To jest po... Oj, oj, nie bój się. Z dwóch stron Jana Heusmana. To jest zhybrydowane te gołębie i te gołąbki mi się fajnie pokazują. To będzie samiczka na drugim piórze. Fajna, o numerze 15530. No i tutaj jest następny gołąbek. To chyba będzie samiczka albo samczyk, zobaczymy. Ale widzę, że główką taka inteligentny gołąb na drugim piórze trzecim. To jest związany gołąbek. I to jest gołąbek 42-47. To jest pitbull razy ferali. To są dwa gniaździaki tych szpaków. Tylko nie wiadomo, co to będzie. Albo dwie samiczki, albo dwa samczyki. Ale żaden jeszcze nie grucha. 47. Tutaj jeszcze takie fajna samiczka. Te gołąbki bardzo ładnie leżą w rękach. To jest zimbrydowana samiczka na Mustanga. Posiadam w hodowli Mustanga, wnuczkę Mustanga od Grzesia Buganika, która ona była parowana w tamtym roku na Barko z zimbredem, ten Barko. I zostawiłem sobie dwa do rozpłodu samiczki i samczyka. I ten samczyk dostał w tym roku matkę. I ta matka tego samczyka, samczyk jej jest ciemny. No to jest matka parowana na syna. To jest inbred, można powiedzieć, na Mustanga. Te gołąbki też mam tam, dwa gołębie widzę, że są po lotach zostały. I tutaj chciałbym jeszcze zaprezentować parę sztuk, bo mam więcej, tylko muszę jeszcze przeglądnąć. Tak szybko łapałem, bo dzisiaj nie miałem trochę za bardzo czasu na gospodarstwie, dużo pracy jest. Starszy gołębie chciałbym odsprzedać w dobre ręce, oddać, bo kupę lat już te gołębie. To jest gołąbek wnuk starego tego Wosa 94 łepu razy ojciec, to jest ten sprinter słynny u łepuchów, co był, co później Grzesiu Buganik go kupił. No i dlatego on jest ciemny, a nie czerwony, ale po nim bardzo dobrze gołębie latają, dają karpiate, niebieskie, zależy, samice dostanie karpiatą, no to takie ciemnawe wychodzą, a jak samicę niebieską, no to różne. No, ładny samczyk. To gołąbek jest o numerze starszy gołąb Płodzi. 17 rok, numer gołębia 79-62. To jest ładny samczyk. Muszę troszkę z rozpłodu odsprzedać. Tutaj takiego gołąbka już go kiedyś chciałem odsprzedać. Piękny gołąbek. Klasa. To jest wystawowy gołąbek. To jest z Hubenów, z linii. To jest po tym Jeffie Sonym.
Monty, pardon, od Łepucha, co wcześniej miałem. Później kupiłem rodziców od Grzesia Buganika, to jest z Imbredu, to jest gołąbek, ma starą obrączkę. I to jest, on ma obcą, zresztą obrączkę założoną. Już nie miałem, z 12 roku on jest, 10 lat ma. Ale płodzi, w tym roku sobie zostawiłem syna i córkę do rozpłodu, jeszcze po nim i po lotach jest jeden. Bo wcześniej piękny gołąbek. I tu następnym gołąbkiem jest Barkamen. Barko, to jest od Grzesia Buganika, piękny gołąbek. Już się kończy pierzyć na ostatnim lotku. No, powiem tak, że mam dużo tych barkamenów. To jest wnuk do Barko. A matka, jak się nie mylę, to jest z linii tam Kanibal. Są dokumenty, są na niego. Mogę go odsprzedać. Gołąbek jest z linii z roku 16 o numerze 2049. Też ładny gołąbek. Bo mam jednego gołębia też zimbredowanego na Barko. No i tamtego jednego mogę odsprzedać. Tutaj też imbred. Imbred znów. Piękny gołąb. Imbred Wosa 94, bo od Łepucha już miałem w 2006 roku kupione syna Wosa 94 i połową. To jest jeszcze lotko do jedno, piękny gołąb, pokazowy. No mam tych gołębi w rozpłodzie po nim. Gołąbek zasłużony, płodny. W tym roku gołąbek jeden został po lotach. No zobaczymy, jakby ktoś chciał, to nie ma problemu. Gołąbek jest z 14 roku o numerze 11293. Ja go prezentowałem wcześniej w boksach. On miał kilka samic, też fajny gołąbek. Tutaj jeszcze tutaj jest gołąbek. Też niewykorzystane gołąbki miałem w tamtym roku, piękny gołąbek. Były gołąbki niewykorzystane, samczyki, za dużo mi zostało, chyba 5 czy 6 i tak były pod worierą. I to jest gołąbek, matka to jest imbred Kittel, a ojciec 461 Arka Bittnera. Po tym 461 u mnie się sprawdziły te gołębie, no tam jeden roczniak jest przelotowany. No i ten gołąbek się wywodzi, to jest rok z tamtego roku, 84-96. No, ładny gołąbek, no jest, no nie będę kolekcji dużej robił, bo posiadam kitlów w tej chwili, wnuków, chyba 6 czy 7. Tutaj na przykład jest gołąbek też uchowany u mnie. Też zasłużony z 19 roku, tak, olimpijska. On ma starą obrączkę założoną, chyba o rok, o dwa. On jest z 20 chyba roku. To jest gołąbek po drapach, bo posiadałem syna Marko, olimpijczyka, a matka jego też jest z drapów, z Carlosa, z Fitznera. Też gołąbek fajnej budowy, skrzydełko ładne, jeszcze jedno lotko do rzucenia. Gołąbek kończy się pierzyć. O, i tutaj jeszcze gołąbka jednego, to jest z warkamenów. Tylko to jest po imbredzie. A matka jest też warkamen.
niebieska, to jest z tego, z linii Jordana, coś takiego mam rodowód, to można tu później się wystawić rodowód. To jest piękny gołąbek, no chciałbym go, upierzenie takie miętkie. Gołąbek jest z 19 roku, obrączka, bo nie miałem czym obrączkować, 48-52. Piękne gołąbki. No i tylko tyle mam tych gołąbków na tym filmie, w tym programie. Jakby ktoś potrzebował jeszcze jakichś innych gołąbków, to jest troszkę starszy, mogę odsprzedać z rozpłodu. Także może nakręcimy jeszcze za miesiąc czy następny film. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam. Dobry lot.